Grzegorz Bartman, pracuję w firmie Droptika, jestem współzałożycielem tej firmy i dzisiaj powiem trochę o Code Driven Development. Krótko o mnie w kontekście tej prezentacji. Strony pierwsze zacząłem na Drupalu robić już w 2008 roku. W 2009 robiłem jakieś pierwsze próby właśnie z Code Driven Development. Rok później z Continuous Integration na Drupalu. Aktualnie w Droptice mamy około 40 projektów na Drupalu, które rozwijamy właśnie za pomocą Code Driven Development i w oparciu o Jenkinsa. Ogólnie dlaczego stosować ten Code Driven Development? Powiem trochę o swojej ścieżce jakby rozwoju, ścieżce nauki Drupala. Najpierw zacząłem jak większość was na tworzenie jakichś małych serwisów, gdzie było jeden, dwa rodzaje zawartości, jakieś proste strony statyczne. Była jedna osoba, która zarządzała treścią i zajmowała się rozwojem serwisu. W pewnym momencie pojawił się jakiś projekt, gdzie był krótki termin wykonania, no i trzeba było szukać kogoś do pomocy i pojawiły się wtedy takie problemy, jak sobie radzić, że jest dwie, trzy osoby, które pracują nad danym projektem, jak sobie radzić ze współdzieleniem plików czy bazy danych. Pierwsze próby nie były zbyt fajne. Jednym z rozwiązań była edycja plików. Wszyscy mogli edytować pliki, które są gdzieś tam na serwerze FTP. Wszyscy właściwie pracowali nad tymi samymi plikami i nad tą samą bazą danych. Kolejnym krokiem było zrobienie czegoś takiego, że już wprowadziliśmy repozytorium. Każdy miał jakby osobne pliki, ale to były zazwyczaj pliki, które były rdzeniem Drupala i modułami z Drupal.org-a, a bazę danych mieliśmy wspólną, jakoś tam się wymienialiśmy tymi bazami. No jednak to też był problem, że trzeba było uważać, żeby komuś coś nie nadpisać w bazie danych. No jak już te problemy rozwiązaliśmy i przyszło tych projektów trochę więcej, to też pojawiły się takie problemy, jak zrobić standaryzację projektów, żeby można było łatwo przesuwać osoby między różnymi projektami. No i też jak sprawnie wdrażać nowe zmiany na serwis produkcyjny. Tak dla pokazania, jakie projekty robimy w Droptice, tu jest kilka wybranych projektów i informacje o nich, o ilości rodzajów zawartości, ilości widoków. Ktoś robi projekty, gdzie jest więcej niż 40 rodzajów zawartości w Drupalu? Jedna osoba. No to przy takich projektach zazwyczaj trzeba już więcej niż jednej osoby, no i pojawiają się takie różne problemy, jak razem pracować. Ogólnie co to jest ten Code Driven Development? Drupal domyślnie te wszystkie rodzaje zawartości, widoki, rulesy czy inne rzeczy trzyma nam w bazie danych, w różnych tam sobie tabelach. A Code Driven Development to jest eksport tych ustawień, zapisywanie ich w plikach. No oraz wprowadzanie różnych zmian w ustawieniach Drupala za pomocą kawałków kodu PHP. Jeszcze zanim przejdę dalej, to kiedy nie warto stosować Code Driven Development? Jeżeli mamy małe serwisy internetowe, które po wdrożeniu na serwer produkcyjny już właściwie nie będą rozwijane, no to ten Code Driven Development to jest raczej strata czasu. A też jak ktoś się uprze, to też może sobie stosować takie podejście. W pierwszej fazie budowy jakiegoś serwisu, kiedy w tej fazie pracuje tylko jedna osoba, no to wtedy też można sobie pracować w sposób taki tradycyjny, tylko na bazie danych, a następnie jak dołączają kolejne osoby, to przejść na ten Code Driven Development. No i też w przypadku, jeżeli mamy jakiś serwis internetowy i mamy wykonać, on już działa, mamy wykonać w nim zmiany, ale to trochę potrwa, załóżmy, nie wiem, tydzień, czy dwa, czy może czasem dłużej, ale mamy pewność, że w tym serwisie na produkcji nie zmieni się baza danych, czyli nie dojdą jakieś nowe treści, ani nie dojdą użytkownicy, no to wtedy też możemy sobie podarować stosowanie tego Code Driven Development. Ogólnie jak to działa? Najpierw sobie robimy jakieś rzeczy w bazie danych, rodzaje zawartości, czy widoki,
to najczęściej się robi w Drupalu. Następnie musimy sobie to jakoś wyeksportować do plików PHP. No i później przenosimy same pliki, bazy danych nie przenosimy, tylko same pliki na serwer produkcyjny, czy ewentualnie na komputer innego dewelopera, czy jakieś środowiska testowe. I kolejnym krokiem jest wyeksportowanie ustawień z tych plików z powrotem do tej bazy danych na produkcji. Czyli przepływ plików PHP wygląda w ten sposób. No w tym podejściu już chyba bez jakiegoś repozytorium plików jak Git czy SVN się raczej nie obejdzie. Czyli z Gita przesyłamy pliki na produkcję czy na jakieś takie wersje do testowania przez klientów, a komunikacja między deweloperami a Gitem jest w dwie strony. W przypadku bazy danych i plików drupalowych komunikacja tu jest zawsze w jedną stronę. Pobieramy pliki, te filesy drupalowe z produkcji, no i rozsyłamy je, zależnie kto tam sobie jak ustawi w różne sposoby, do deweloperów czy do wersji jakichś testowych. Jak sobie pomagać z tym code-driven development? Można sobie zrobić własną konfigurację za pomocą właśnie Gita, skryptów budujących, które używają Drasha. Można właśnie podpiąć do tego Jenkinsa, można też sobie zautomatyzować wdrożenie na produkcję za pomocą Egira. Trochę więcej o tej takiej konfiguracji możecie zobaczyć na prezentacji, którą miałem rok temu, tam jest kilka takich ciekawych diagramów. Ewentualnie możecie skorzystać na przykład z Acquia DevCloud albo z Pantheona, no ale tam już nie podepniecie sobie Jenkinsa, który będzie wam automatycznie robił jakieś rzeczy, trzeba będzie to trochę ręcznie robić. Gitflow. Kto korzysta z Gitflow? Gitflow przy właśnie tym podejściu code driven development jest bardzo przydatny. Możemy sobie wtedy jakoś tam oddzielać tę wersję produkcyjną, wersję deweloperską, czy jakieś osobne funkcjonalności na poszczególnych branchach. Wtedy można sobie do Jenkinsa też podpinać każdy z tych branży. Tutaj też nie będę więcej o tym mówił, na dole są odnośniki. Pierwszy to jest do takiego filmiku u nas na stronie o podstawach Gitflow, a drugi to jest oficjalna strona Gitflow na GitHubie. No i mówiłem właśnie, że musimy te ustawienia jakoś wyeksportować do plików, czyli tworzymy sobie na naszym środowisku deweloperskim jakąś tam strukturę danych, jakąś prezentację danych, ewentualnie jeszcze jakieś akcje, załóżmy w rulesach. No i jak możemy to przenieść na serwer produkcyjny? Tutaj pomaga nam moduł features. Kto zna moduł features? OK. Kto jeszcze nie zna, to za chwilę taką zrobię krótką instrukcję, jak z niego korzystać. Ogólnie będę tu pokazywał trochę przykładów z tej strony Drupal Camp Wrocław. Ona jest cała dostępna na GitHubie, możecie sobie podejrzeć ten kod. Jest też taka wersja właśnie testowa budowana przez Jenkinsa i do samego Jenkinsa też możecie sobie tam wejść bez żadnego logowania się, zobaczyć jak działa budowanie tej strony przez Jenkinsa. Tak wygląda główna strona modułu Features. Ona tak wygląda właśnie na tej stronie Drupal Campowej. Jak zainstalujecie ten moduł na swoim serwisie, no to ta lista tych featuresów będzie tutaj pusta, albo będzie chyba jeden testowy. I co my tutaj mamy? Właśnie mamy listę tych specjalnych modułów typu features, mamy odnośnik do tworzenia nowych modułów typu features i bardzo ważna kolumna stan. Ta kolumna nam mówi o tym, czy to, co mamy w plikach, jest tym samym, co mamy w bazie danych. Jeżeli, załóżmy, mamy jakiegoś feature'a z aktualnościami i zmienimy, tu jest wyeksportowany akurat rodzaj zawartości aktualności, zmienimy mu jakieś pole w bazie danych przez właśnie klikanie w ustawieniach pola przez ten interfejs modułu fields, to jak wyjdziemy tutaj na stronę, ten stan się zmieni. Tam w kolejnym slajdzie będzie to widoczne, czyli będziemy mieli informację, że mamy w plikach coś innego, co jest w bazie danych. To jest formularz do tworzenia nowych featuresów.
Po lewej stronie podajemy jakąś nazwę, opis, wersję, a po prawej stronie wybieramy komponenty, które eksportujemy do featuresa. No i tutaj znajdziemy, zależnie też od tego, jakie moduły mamy zainstalowane, ale na pewno będą rodzaje zawartości, razem z polami, menu, StrongArm, to są te wszystkie zmienne drupalowe, dlatego jest potrzebny dodatkowy moduł, który się nazywa StrongArm, żeby to się pojawiło. Jak sobie klikniemy, później wybierzemy te komponenty, które chcemy sobie z naszej bazy zapisać i pobrać do pliku, klikamy Download Feature i pobierze nam się paczka, którą rozpakowujemy do Sites All Modules i założymy w takim featuresie News. Możemy sobie zobaczyć takie pliki. Są pliki info i pliki module. Czy ktoś z was pisał kiedyś moduły własne z Drupala? No to te dwa pliki na pewno znacie. No i features dołącza szereg różnych plików z rozszerzeniem ink. Są to pliki zazwyczaj właśnie osobne pliki dla każdego komponentu, czyli jakieś tam pola, widoki czy zmienne. Jeżeli coś chcielibyście przeedytować w featuresie, czyli na przykład dodać jakiś komponent nowy, albo jeżeli macie stan, zmieniliście coś w bazie danych i chcecie to z powrotem wyeksportować do tego featurea, no to korzystacie z opcji Recreate. Zalecam też zmianę wersji modułu na kolejną przy każdym Recreate'ie. To pozwala się trochę właśnie zespołowi orientować, wchodząc na listę feature'ów, że tam jakieś zmiany były. No i tu akurat nie ma przycisku, ale jest przycisk download, pobieramy tą paczkę plików i wchodzimy i z powrotem ją eksportujemy, nadpisujemy te pliki, które tam mieliśmy. Features tworzy zawsze właśnie ten plik główny modułu .module. I on tam dodaje tylko jedną linię, która ładuje ten główny plik Features Inc. Ale w tym pliku możecie sobie też spokojnie pisać własne kody PHP. Jakbyście chcieli, na tym przykładzie mamy aktualności i chcecie tam sobie jakieś własne hooki dodać, które jeszcze coś robią, no to możecie sobie spokojnie tam też pisać i to przy kolejnej operacji tego recreate'a, czyli odtwarzania, uaktualniania featuresa nie zostanie usunięte, cały czas tam zostanie. O, tak właśnie wygląda nadpisany features. Jeżeli sobie wtedy klikniecie na ten stan, a jeszcze musicie mieć zainstalowany moduł div, to można sobie dokładnie zobaczyć, co zostało zmienione. Ja tutaj akurat dodałem do jednego z pól opis. Jeżeli w takiej sytuacji przejdziecie na stronę ze szczegółami danego feature'a, no to będzie można sobie jakby cofnąć te zmiany. Załóżmy, że nie chcecie tego, co wyklikaliście w bazie danych, no to możecie użyć operacji revert components. Ewentualnie jakby ktoś zrobił jakieś zmiany w pliku, załóżmy jeden developer, pobieracie od niego pliki i chcecie do swojej bazy jakby z plików załadować te rzeczy, no to też używacie tego revert components. Czyli w ogólnie w featuresach mamy jakby takie dwa procesy. Jeden to jest tworzenie nowych featuresów, czyli załóżmy sobie, tworzymy rodzaj zawartości, eksportujemy go do jakiegoś featuresa, powiedzmy, że przesyłamy moduł na produkcję, włączamy go na produkcji, no i tam od razu mamy ten gotowy cały moduł z całą funkcjonalnością na produkcji, nie musimy już nic klikać na produkcji. A drugi proces to jest aktualizacja featuresów, czyli załóżmy zmieniamy jakieś pole albo dodajemy, albo zmieniamy widok, który już wcześniej był wyeksportowany do featuresa, no to używamy operacji recreate. No i wtedy ten zaktualizowany moduł przesyłamy na produkcję i tam musimy wykonać operację revert component, żeby to, co jest w tych nowych plikach, zostało załadowane do bazy danych. Możecie sobie właściwie wyeksportować wszystkie komponenty do jednego dużego feature'a, jednak odradzam takie działanie, ponieważ jeżeli będzie kilka osób pracowało nad takim jednym dużym feature'em, to wam się pojawią pewnie prędzej czy później jakieś konflikty
repozytorium plików. No i też nie macie możliwości użycia jakichś funkcjonalności, które zrobiliście w innych projektach. Jeżeli zrobicie sobie taki feature news, gdzie będzie rodzaj zawartości aktualności, jakieś widoki czy inne rzeczy związane z tym, no to możecie to zrobić w jednym serwisie i później ten moduł między różnymi serwisami sobie przesyłać i wykorzystywać wielokrotnie. Jak my dzielimy te komponenty w featuresach? Tworzymy sobie zawsze taki główny moduł, my go nazywamy application, ale też niektórzy go nazywają project albo master i wrzucamy tam takie komponenty jak z zależności do modułów, które potrzebujemy, żeby nasz serwis w pełni działał. Jak to zrobimy, to później na produkcji, jak ktoś wejdzie na stronę z listą modułów, to nie będzie mógł wyłączyć jakoś tam przez przypadek danego modułu. No bo żeby go wyłączyć, będzie musiał jakby wyłączyć ten główny moduł, dopiero ten checkbox będzie możliwy do odznaczenia. Dodajemy do tego modułu też zmienne, czyli to, co właśnie jest eksportowane przez moduł StrongArm, czyli właściwie większość modułów trzyma sobie jakieś tam ustawienia w tych zmiennych. Dodajemy tam też role, jakie są utworzone w serwisie i uprawnienia. Można dodać ustawienia językowe, jeżeli serwis ma kilka wersji językowych. Dodajemy też menu, ale nie odnośniki menu, dlaczego ja to powiem później. Tworzymy sobie też zawsze moduł o nazwie user profile, gdzie dodajemy wszystko, co jest związane z użytkownikiem, jakieś pola, które przypisujemy do jego profilu, widoki, konteksty, czy cokolwiek tam używacie jest powiązane z danym użytkownikiem. Tworzymy też moduł o nazwie layout, gdzie z reguły lądują takie rzeczy, które są powtarzalne na wszystkich stronach. Są już jakieś bloki, które są w nagłówku strony, czy w menu strony, style obrazków, też tam dodajemy czasem jakieś widoki, które listują jednocześnie wiele rodzajów zawartości. No i też jakieś inne niepasujące do pozostałych typów features rzeczy. Czasami tam się robi taki miks różnych rzeczy przy dużych serwisach szczególnie. I robimy też featuresy osobno dla każdego rodzaju zawartości. Czyli dodajemy tam właśnie rodzaj zawartości, pola związane z tym rodzajem zawartości, jakieś zmienne, widoki, konteksty, panele, bloki. Wszystko, co jest powiązane tylko z danym rodzajem zawartości. I wtedy otrzymujemy taki w miarę przenośny moduł, który możemy wykorzystywać wielokrotnie w różnych serwisach i to wszystko można sobie łatwo wyklikać. Nie trzeba właściwie nic programować. Jakie problemy możecie spotkać z featuresami? Konflikty. Gdy jakimś tam sposobem jeden komponent zostanie wyeksportowany do dwóch featuresów. Wtedy na liście z tymi featuresami pojawi się komunikat, że jest konflikt. Wtedy chyba z reguły jeden z tych modułów jest wyłączany. I to się może zdarzyć na przykład, jeżeli będziecie mieć dwa rodzaje zawartości, które używają tych samych pól i stworzycie sobie dwa featuresy, jakby jeden pod drugim, bez takiego kroku, że rozpakowujecie jeden i dopiero później drugi, tylko najpierw eksportujecie dwa featuresy i dopiero później je wrzucacie do katalogu z modułami. No to wtedy to wspólne pole się wyeksportuje do dwóch featuresów i pojawi się konflikt, tylko najlepiej właśnie robić zawsze eksport jednego featuresa, rozpakować go do Sites All Modules, wylistować stronę z featuresami i zająć się eksportem kolejnego. Z menu links, czyli z odnośnikami w menu, właściwie zawsze mam jakiś problem, że niby eksportuję, robię tego recreate'a, ale cały czas te featuresy, które zawierają te menu linksy, są nadpisane, dlatego ich właściwie nie eksportujemy. No i też jest problem taki, że nie wszystkie moduły jednak pozwalają na eksport tych swoich ustawień. Te najbardziej popularne to właściwie już mają takie opcje, ale czasami są moduły, które mają jakieś tam własne tabele w bazie danych, no i autorzy tego modułu nie napisali wsparcia do modułu features, wtedy trzeba
sobie jakoś samemu radzić, przeglądać kody tych modułów i, no i próbować właśnie tam wykonywać jakieś operacje z tych modułów we własnym kodzie PHP. Za pomocą tego podejścia i tego głównego modułu application możecie sobie właśnie łatwo zrobić profile instalacyjne na Drupalu. Wystarczy sobie tam stworzyć pliki info install profile w katalogu profiles. Możecie sobie podejrzeć, jak jest na Drupal Campie profil instalacyjny zrobiony. No i dodajecie zależność do tego modułu application, a ten moduł application ma już zależności do wszystkich innych wymaganych modułów. Więc właściwie przygotowanie takiego profilu instalacyjnego za wiele czasu nie zabiera. Hook install i hook update n. Ktoś korzystał już z tych hooków wcześniej? Okej. Hook install możemy sobie wykorzystać właśnie w przypadku tych profili instalacyjnych. Ten hook jest wywoływany zawsze, jak włączamy moduł. Załóżmy, możemy sobie w tym application install dodać jakieś własne kody PHP, które będą wykonywane przy instalacji tego profilu. A hook update n to jest coś, co jest wywoływane, gdy aktualizujemy aplikację. Na przykład jak aktualizujecie Drupala czy jakieś moduły, no to czasem jest tak, że musicie wejść na tą stronę update.php i tam wykonać te właśnie aktualizacje. I właśnie wtedy wykonują się te hooki update n, gdzie n to jest jakiś tam kolejny numer. Tu jest taki przykład, jaki my stosujemy numerację dla tego hooka. I Drupal pamięta zawsze, które z tych hooków n zostały już wywołane, a które nie. Także dany hook, hook update n z danym numerem będzie zawsze wywołany tylko raz. Do testowania tych kodów hook update n czy hook install warto posłużyć się modułem devel. Tam jest strona /devel/php, gdzie możecie sobie wklejać kawałki kodów PHP i je testować. No bo w przypadku, jeżeli chcielibyście testować cały profil instalacyjny, to zawsze taka instalacja trwa dłużej, a tu możecie sobie to bardzo szybko sprawdzić. Jeżeli tu wam zadziała, to dopiero wtedy można wrzucić do tego hooku install czy hooku update n i sobie to przetestować wtedy jakby całość. Podam teraz przykłady najczęściej wykonywanych operacji w hooku update n czy w hooku install, które my dodajemy. Dodawanie lub edycja treści się może wydawać trochę dziwne, ale mamy takie przypadki, że jest firma, która ma taką stronę typowo ofertową i ta oferta się zmienia co 3-4 miesiące. Musimy zmienić bardzo szybko kilkadziesiąt albo kilkaset nodów, ale jednocześnie tam jacyś redaktorzy pracują nad jakimiś aktualnościami, także nie możemy sobie zabrać tej bazy danych do siebie i jej przeedytować, czyli musimy te treści szybko zaktualizować właśnie w hooku update n i muszą być wszystkie jednocześnie podmienione od razu. Nie może być tak, że ktoś będzie pracował na produkcji i podmieniał część nodów, będzie nowa oferta, a część nodów będzie ze starą ofertą. Tak samo właśnie można sobie edytować termy w taksonomii, użytkowników, menu czy odnośniki menu, zmienne, formaty danych. Można też tam wywołać operacje na tabelach, włączać, wyłączać moduły, przywracanie featuresów, czyli ta operacja revert jest też do zrobienia właśnie z kodu PHP i można to zrobić w hooku update n. Można sobie zaimportować pliki tłumaczeń, ewentualnie jeszcze dodawać aliasy URL. Na koniec podam jeszcze takie miejsca w internecie, gdzie znajdziecie więcej przykładów. To jest przykład akurat z Drupal Campa. Mieliśmy tam rodzaj zawartości sesja, które tam w miarę szybko jakoś uruchomiliśmy, a później chcieliśmy dodać komentarze, możliwość komentowania do tych nodów. No ale jak dodaliśmy ten moduł comments później, to te wszystkie nody, które wcześniej były włączone, one miały
ten parametr z komentarzami wyłączony. Musieliśmy je jakoś zaktualizować i można to zrobić właśnie za pomocą takiego kawałka kodu. Jest taka funkcja właśnie Drupalu, która ładuje nam wszystkie nody danego typu. Następnie ustawiamy atrybut comment i zapisujemy danego noda funkcją node save. W taki sposób tworzymy sobie nowe nody z poziomu kodu PHP. Czyli tworzymy jakiś nowy obiekt, musimy podać, jaki to jest typ noda, tytuł, UID, no i zależnie później od tego, jakie mamy pola, to inaczej ten obiekt wygląda. No i na końcu robimy node save'a. Żeby sobie zobaczyć, jak ten cały obiekt budować, to też tu jest pomocny moduł devel. Po włączeniu go na każdym nodzie macie zakładkę właśnie devel i widać dokładnie, jakie atrybuty ma ten obiekt noda. Jak tutaj na dole jest rozwinięte to pole body i właśnie ta główna treść noda jest body und zero value, czyli jeżeli chcemy sobie coś tam podmienić albo właśnie dodać nowego noda z jakąś treścią, to musimy podać właśnie ścieżkę do tego atrybutu. Prosty przykład aktualizacji treści, no właściwie w taki sposób to robimy. Ładujemy noda, zmieniamy mu treść, zapisujemy. No, tylko tych takich operacji jest, załóżmy, kilkadziesiąt albo nawet więcej, bo tyle nodów aktualizujemy. No i robimy sobie taki kod PHP, uruchamiamy update PHP i w ciągu niecałej minuty mamy podmienioną treść na stronie produkcyjnej. Można też sobie właśnie tworzyć nody z obrazkami, do wysłania obrazków trzeba jeszcze ustawić, wywołać kilka funkcji z modułu file. To może być przydatne, jak robicie jakieś profile instalacyjne i chcecie na końcu jakąś treść przykładową utworzyć, żeby to się też automatycznie robiło. Przykład dodawania nowego terma, czyli podobnie jak w nodach mamy funkcję z końcówką save. Przykład zmiany w termie, przykład dodawania nowego użytkownika, też można sobie jakoś tam w profilu instalacyjnym pododawać na końcu instalacji, na końcu instalacji można sobie dodać kilku przykładowych użytkowników, jeżeli testujecie szczególnie jakiś, tak? Tak, to możesz, znaczy możesz dodawać fug install albo fug update n, te kody. To tworzenie testowych użytkowników właśnie jest przydatne, jeżeli lubicie profile instalacyjne, które są tam u nas, są one na Jenkinsie automatycznie budowane, żeby tester za każdym razem nie musiał ręcznie tych użytkowników tworzyć. Jeżeli mamy, nie wiem, z 5 czy 10 ról, no to trzeba utworzyć tych 5 czy 10 użytkowników, to można sobie też to zaprogramować w PHP. Zmiana użytkowników, podobnie jak było z nodami czy taksonomią, funkcja z końcówką load i funkcja z końcówką save zapisuje nam użytkownika. Z modułu devel ktoś korzysta bardziej? No. Tam jest taka funkcja DPM czy DSM, właściwie to samo robi. Możecie sobie też podglądać te wszystkie obiekty za pomocą tych funkcji. Też sobie po tej pierwszej linii można wywołać funkcję DPM z parametrem user, żeby zobaczyć, jak ten cały obiekt wygląda. No i zmienić wybrane parametry, na koniec zrobić user save. Przykład dodawania nowego menu, to akurat mamy parametry, nazwę maszynową, tytuł i opcjonalny opis. Jak będziemy chcieli sobie dodać nowy odnośnik w menu, no to musimy podać ścieżkę tytuł i do jakiego menu ten odnośnik ma być dodany. Zmienne zapisuje się za pomocą funkcji variable set. Możemy sobie na przykład ustawić w profilu instalacyjnym albo w jakimś update'cie zmianę szablonu czy zmianę strony głównej. Ogólnie wszystkich zmiennych, które są w Drupalu. To taki trochę bardziej złożony przykład na
dodawanie nowych formatów daty, przykład na wyłączenie wszystkich bloków, które tam Drupal przy domyślnej instalacji gdzieś sobie ustawia. My akurat korzystamy z kontekstów, że wszystkie bloki, które gdzieś tam Drupal sobie poustawia, te w stopce, czy jakieś menu gdzieś tam zawsze stawia do lewej kolumny, to za pomocą takiego kodu można sobie szybko wyłączyć. Jakiś przykład z jednego z projektów, jak chcieliśmy, już nie pamiętam dlaczego, ale ustawić dla wszystkich komentarzy język na niezdefiniowany. A tu jest przykład takiego modułu, który nie ma opcji eksportu do ustawień. Spammy site, ktoś skorzystał z tego. To jest moduł, który ma chronić stronę przed rejestracją botów. Gdzieś tam kiedyś go używaliśmy, ale w sumie nie używajcie go, bo słabo działa. No i on tam ma sobie taką swoją tabelę w bazie danych. On działa tak, że podpina się do formularzy, jak robi tam jakieś ukryte pola, jeżeli bot to pole wypełni, bo boty zazwyczaj wypełniają wszystkie pola, no to on nie waliduje, walidacja formularza nie przychodzi. No i tam jak chcieliśmy w profilu instalacyjnym dodać jakieś ustawienia, do których formularzy ten moduł ma być podpięty, no to akurat musieliśmy wykonać zapytanie na bazie danych, bo nie dało się tych ustawień jakby wyeksportować do featuresów. Jeszcze jakiś przykład. Karol, chyba to twój kod, albo nie twój, z Eureki. Jak mieliśmy jakiś własny moduł, który tworzył własną tabelę w bazie danych, to też są takie funkcje Drupal Write Record, która może nam, można tego używać zamiast DB Insert albo DB Update, może zapisywać nowe wiersze do tabeli albo aktualizować. Tylko żeby to działało poprawnie, musicie mieć jeszcze w pliku install hook schema dla danego modułu, który definiuje, jak ma wyglądać struktura bazy danych, czy tabeli w bazie danych. Włączenie modułu jest funkcja module enable, która włącza nam moduł, ale ja zalecam jeszcze wykonanie tych dwóch funkcji, które są poniżej, szczególnie jeżeli chcemy włączyć moduł i za chwilę parę linijek niżej się odwołać do jakiejś funkcji z tego modułu, albo jak chcemy włączyć featuresa i chwilę niżej jakby, nie wiem, tworzymy noda, który nam się pojawił dopiero w systemie, bo jest w tym featuresie stworzony. Jeżeli dodamy tego featuresa tylko do zależności modułu, no to w tym update'cie nie będziemy mieli jeszcze dostępu do pól, które ten rodzaj zawartości ma w sobie. Jak chcemy sobie wyłączyć moduł, na przykład overlay, czy jakiś inny w tym update'cie, to taki kawałek kodu. Tu jest właśnie ten przykład przywracania featuresów. Ta funkcja application API features revert, to mamy ją umieszczoną w takim module application API, on tam też jest na tym repozytorium strony Drupal Camp Wrocław. No i w update'cie wywołujemy tylko właściwie tą linię, która jest na dole pogrubiona. Jeżeli jakieś tam featuresy nam się zmieniły, no to w update'cie robimy operację revert i wtedy na produkcji, jeżeli wywołamy tego update'a, no to te nowe zmiany z featuresów zostaną załadowane do bazy danych. To jest przykład, jak sobie załadować pliki z tłumaczeniami. Jeżeli macie na przykład jakiś profil instalacyjny, albo coś tam zmienialiście, szczególnie w jakichś swoich modułach i macie swoje pliki PO dla swoich modułów, no to ten akurat kawałek kodu skanuje wszystkie pliki PO w katalogu Sites All. No i wszystkie, jakie znajdzie, to sobie importuje do bazy danych ten katalog, co sobie można też zmienić, zależnie od tego, czego potrzebujecie. Jakbyście chcieli sobie zmienić aliasy, czy dodać aliasy za pomocą kodu PHP, załóżmy user register zmienić na rejestrację, no to też to można sobie tak z automatu zrobić. Jakie problemy możecie spotkać?
No właściwie już o tym mówiłem, jeżeli chcecie wykonać jakąś funkcję z modułu w tym update N, który jeszcze nie jest włączony, czyli włącza się gdzieś tam później, no to wtedy tam jakieś błędy mogą wyskoczyć. Co do właśnie standaryzacji projektów, o której tam wcześniej mówiłem, to my tak, w Sites All Modules mamy taki podział na moduły z Drupal.org'a, moduły w nasze własne, w tym te wyeksportowane featuresy, które są przeznaczone tylko dla danego projektu. Moduł Universal to też są nasze własne moduły, ale są tak napisane, że możemy je między różnymi projektami przenosić. No i katalog dev, gdzie są moduły, które są zazwyczaj z Drupal.org'a, ale one są potrzebne nam tylko w czasie prac deweloperskich, właściwie na produkcji można sobie ten katalog usunąć, nie będzie potrzebny. W repozytorium, oprócz samego Drupala, który jest w katalogu app, trzymamy też pliki konfiguracyjne, skrypty instalacyjne. Ten skrypt instalacyjny akurat mamy tak zrobiony, że jest uruchamiany przez Jenkinsa. Zrzuty bazy danych, właściwie samych zrzutów nie trzymamy, tylko mamy w repozytorium, tylko mamy tutaj katalog, a jego zawartość jest w Gitignorze. Utrzymanie fajsów czy bazy danych w Gicie spowoduje, że to repozytorium będzie bardzo szybko rosło. No i jakiś katalog z patchami czy katalog na dokumentację. Jak działa ten nasz skrypt buildsh, no jest do podglądnięcia sobie jego kod na tym GitHubie. Wczytujemy jakiś plik konfiguracyjny dla danego dewelopera lub dla danej jakiejś wersji na Jenkinsie. Tych wersji na Jenkinsie też zazwyczaj mamy kilka dla każdej aplikacji. No i czy jest czyszczona baza danych, która jest, jej parametry są w tym pliku konfiguracyjnym. Następnie jeżeli mamy profil instalacyjny, no to odbywa się instalacja tego profilu. Jeżeli robimy aktualizację na jakimś serwisie, który działa na produkcji, no to importujemy zrzut bazy danych z produkcji, który jakoś tam też sobie gdzieś pobraliśmy i uruchamiamy aktualizację, czyli są wywoływane te wszystkie hooki update N. Ewentualnie zależnie od tego, co to jest za serwis, można później jeszcze jakieś inne operacje w tym buildsh wykonać. Materiały w sieci. Ten pierwszy, drugi chyba, to jest to samo. Ten link to są linki do prezentacji, która była rok temu. Tam jest właśnie trochę o budowie takiego środowiska do automatyzacji. Trzeci link to jest taki wykład z Drupal Campa z Berlina 2011 roku. Jest tam trochę inne podejście, jest wykorzystywany DrushMake. Można sobie zobaczyć, jak to trochę w inny sposób robić. Dropbucket.org. Kto zna Dropbucket.org? No. To jest serwis, który zrobił Tim, on chyba jest w sali obok. Znajdziecie tam przykłady właśnie takich małych kawałków kodu, które możecie wykorzystać w swoich serwisach, szczególnie właśnie w tych hook update N czy hook install. Ja tu pokazałem tylko kilka takich podstawowych przykładów, a tam znajdziecie ich o wiele więcej. No i w Google, jak zrobić coś tam programistycznie w Drupalu, tak się najlepiej tego szuka. I to wszystko, co chciałem powiedzieć. Jakieś pytania? Raz. Ja mam pytanie takie, jak piszemy swój własny moduł i chcemy, aby on się dodawał do featuresów, to jak musimy to skonfigurować? Musimy dodać jakieś hooki z API featuresów? Czyli najpierw masz moduł, a później chcesz, żeby on się stał featuresem, tak? Coś takiego? Czy chcesz, żeby eksportował do featuresów, tak? Eksportował do featuresów ustawienia. Są hooki z featuresów. Są chyba dwa takie główne hooki. Nie pamiętam ich nazw w tej chwili. Kiedyś tym się bawiłem, ale już bardzo dawno temu. Jeden służy właśnie do powiedzenia temu, czy temu
Teachersowi, temu głównemu modułowi, chyba co ma eksportować, a drugi jak to później z powrotem zaimportować. Nie pamiętam dokładnie. Okay, dziękuję. Ja mam pytanie takie, w jaki sposób eksportujecie webformy? Zawsze miałem z tym problem. Webformy są głupie. Nie, no z webformami to zawsze jakieś własne kody w PHP robiliśmy i w update'enie, bo to z tym był problem. Ostatnio się bawiłem i Forms, jest jakiś inny moduł, już nie pamiętam jaki, który Entity Forms, no i on się powinien eksportować i o, raz go przetestowałem, ale chyba wydaje mi się, że pewnie zastąpi webforma, bo jest bardzo fajny. Nie ma więcej pytań? No to ja dziękuję za uwagę i zapraszam na obiad.